1 listopada to Wigilia Zaduszek, czyli Dnia Wszystkich Wiernych Zmarłych. W polskiej tradycji w to święto wspominamy i modlimy się za duszę wszystkich zmarłych. Korzystając ze słonecznej pogody i wysokiej jak na tę porę roku temperatury, mieszkańcy Jaworzna odwiedzają groby swoich bliskich. Jak informuje Jaworznicka Policja, ten pełen zadumy dzień na jaworznickich drogach upłynął spokojnie. Doszło do czterech niegroźnych kolizji oraz zatrzymano jednego nietrzeźwego motorowerzystę. Od środy 31 października do 5 listopada. Na terenie całego kraju policja prowadzi działania z nicz. Mundurowi czuwają nad bezpieczeństwem wszystkich użytkowników dróg, tak aby każdy mógł bezpiecznie dojechać i odwiedzić groby swoich bliskich. O swoim bezpieczeństwie pamiętać powinni też piesi odwiedzający groby bliskich. Korzystamy z chodników, a w przypadku ich braku z poboczy. Pamiętajmy też o obowiązku używania elementów odblaskowych po zmroku. Na cmentarz najprościej dojechać autobusem. 1 listopada wszystkie linie PKM Jaworzno są całkowicie bezpłatne, a dodatkowo zostały uruchomione specjalne linie okolicznościowe 380-381 oraz 382. Na dni 1 i 2 listopada został też utworzony dodatkowy przystaw głupowiec cmentarz przy ulicy Katowickiej, który obsługiwany jest przez linie 382 oraz A, E, J, S i 381.